Szanowni Państwo, wolność, równość i braterstwo to hasła rewolucji francuskiej, o których dzisiaj wydaje się zapominać rząd i prawica Rzeczpospolitej. Wolność, równość i braterstwo to hasła, które w tym programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej są wszechobecne. Bo dla nas, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zarówno te osoby w tamtym tylnym rzędzie, jak i te osoby w pierwszym rzędzie są równe. Mają takie samo prawo w wyborach zagłosować. Dla Platformy Obywatelskiej ta równość nie istnieje. Dla Prawa i Sprawiedliwości ta równość oznacza podział Polaków na tych dobrych i na tych złych. Braterstwo dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej oznacza, że pomagamy sobie nawzajem. Zawsze i wszędzie, niezależnie od sytuacji. Niezależnie od tego, czy jesteśmy złej, czy dobrej akurat sytuacji. Wolność, równość, braterstwo. Te hasła muszą w najbliższym czasie zaistnieć w polskiej polityce, która jest znienawidzona przez młode pokolenie. Polityka kojarzy się źle. A odpowiedzieliśmy sobie na pytanie dlaczego? Dlaczego, że w polskim Sejmie nie ma wymiany, nie ma rotacji? Nie ma świeżej krwi, która będzie mogła wnieść świeże, nowe pomysły. Od lat widzimy te same twarze. A nie wiem, czy twarz Antoniego Macierewicza jest tak przyjemna przed snem. Nie wiem, czy twarz Jarosława Kaczyńskiego jest dobrze widziana na placu zabaw. Nie wiem, czy twarz Jacka Kurskiego dobrze kojarzy się z bezpieczeństwem na drogach. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym okręgu wyborczym pokazał, że potrafi postawić na ludzi młodych. W okręgu wyborczym numer 37 jest sporo młodych osób na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I proszę powiedzieć wyborcom, naszym wyborcom, że w Polsce 30% miejsc, pierwszych miejsc na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej to osoby młode. Dokładnie tak. 30% osób młodych na listach. Ponad 40%, czyli więcej niż kwota, którą zakłada ustawa. Ponad 40% to kobiety. Mówiono o tym, że kobiety mają w SLD złą pozycję, że odszedł ten, odeszła tamta. To nieprawda, liczby mówią same za siebie, a media próbują stłamsić kilkoma wyrywkowymi nazwiskami. Sojusz Lewicy Demokratycznej postawił na równość, braterstwo i wolność. Jeśli chodzi o ludzi młodych, a dzisiaj mamy na naszej sali ludzi młodych, ja im zazdroszczę, bo jeszcze w tym brutalnym świecie polityki nie funkcjonują. I może dobrze. Ale to od was, od młodego pokolenia będzie zależało, jak ta polityka w najbliższym czasie będzie wyglądać. Jeżeli wy nie weźmiecie w swoje ręce władzy w państwie, to kto? To kto będzie odpowiadał za państwo, za gospodarkę, za zdrowie, za nowoczesne technologie, o których tak mało się mówi? Tutaj we Wrześni macie młodych liderów. Tutaj we Wrześni jest Asia Szkudlarek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Jest Leszek Stawicki. To są osoby, na które warto postawić w przyszłości. Wspierajcie ich. Nigdy nie bądźcie przeciwko osobom młodym. I tak samo do osób młodych apeluję. Nigdy, przenigdy nie bądźcie przeciwko osobom starszym. Bo one są doświadczone i mogą wnieść do waszego życia bardzo wiele. Sojusz Lewicy Demokratycznej to właśnie drużyna, w której zarówno osoby starsze z doświadczeniem, jak i młode z finezją mają swoje miejsce. Sojusz Lewicy Demokratycznej stawia na program dla młodych ludzi.
I Sojusz Lewicy Demokratycznej stawia także na rozwiązania dla starszego pokolenia. Bo Sojusz Lewicy Demokratycznej to partia uniwersalna, która stawiać będzie na wolność, równość i braterstwo. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, demokratyczne państwo prawne, powiedział Tadeusz Tomaszewski. Łukasz Natarz mówił o młodzieży, o wolności, równości i braterstwie. Mówiliśmy o ubezpieczeniach społecznych. Mówiliśmy o tym, jak to państwo zorganizować. Ale żeby to państwo zorganizować, najpierw musimy wiedzieć, co to jest państwo. Gdzie my żyjemy? Co to jest Rzeczpospolita Polska? Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. W tym jednym krótkim zdaniu mieści się cała nasza lewicowa ideologia. Dobro wspólne wszystkich, bez wyjątku obywateli. Ale dobro wspólne i jednocześnie kto jest podstawą, a co jest funkcją? No to podstawą jest ostatnie słowo w tej definicji. Obywatele. Państwo nasze, demokratyczne państwo prawne jest tylko i aż gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Prawa do godnej emerytury. Prawa do ochrony zdrowia. Prawa młodzieży do tego, żeby kształciła się i uczestniczyła w życiu publicznym i politycznym. Ale również prawa do bezpieczeństwa. To nie jest tak, że władza jest taka wspaniała i cudowna i utrzymuje nam policję. Nie. Jako, że jest to państwo, które w swoim źródle ma prawa obywatela, każdego obywatela do bezpieczeństwa, to musi utrzymywać policję na właściwym poziomie, bo jest gwarantem prawa do bezpieczeństwa wewnętrznego. A musi utrzymywać wojsko, bo jest gwarantem prawa do bezpieczeństwa zewnętrznego. I tylko my, tylko polska lewica ma świadomość funkcji państwa. Jak posłuchacie Kaczyńskiego, już nie wypominajmy mu Łukasz Wieku, ale zadałem dziennikarzom pytanie podczas ostatniego meczu piłki nożnej na stadionie Legii, ja go tak nazywam, niedawna Pepsi Arena. Czy wyobrażacie sobie, że Jarosław Kaczyński by tu zagrał? Rozległ się śmiech. No bo to jest śmieszne. Przecież on w ogóle nie zna życia. Nie gra w piłkę. Same kompleksy. Ale co on wymyślił? On wymyślił koncepcję, która dla państwa demokratycznego i obywatelskiego jest niezwykle szkodliwa. Wymyślił sobie, że tak jak to było w XIX wieku, samoistą wartością w państwie jest naród. Naród oderwany od obywateli. Nie naród, który stanowi zbiorowość wszystkich obywateli, tylko naród jako wartość samoistna, która ma swoje własne prawa. Jeżeli tak, kto ma te prawa rozpoznawać? Tylko on, Kaczyński i jego pretorianie. Dlatego on nie uznaje żadnej innej władzy. Nie uznaje prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach. Nie uznaje premiera, nie uznaje prawa innych ludzi do w ogóle bycia w społeczeństwie, bo te interesy narodu może tylko on rozpatrywać, ujawniać, wskazywać i jego pretorianie zrzeszeni w partii, która nomen omen bez żenady nazwał Prawo i Sprawiedliwość. I z tego tytułu brało się to, że w okresie pisowskim byliśmy skłóceni z Niemcami, z Rosjanami, ze wszystkimi innymi państwami. Bo jak naród ma wartość samoistną, to siłą rzeczy ma sprzeczne interesy z każdym innym narodem. I w Polsce z innymi narodami. Jeżeli ten naród
ma być złożone tylko z ludzi, którzy słuchają Kaczyńskiego, to wszystkich innych trzeba eliminować. Stworzył pojęcie układu i czym się to skończyło? Tragicznie. Można by mnożyć te wszystkie skutki jego szkodliwej koncepcji, ale my się nie możemy na to godzić. Dlatego, że Kaczyński poprzez tę koncepcję otworzył poglądy dużej części polskiego społeczeństwa, która wychowana jest w takiej tradycyjnej ksenofobii. Ci ludzie wyszli na zewnątrz. Nienawidzą wszystkich oprócz samych siebie. My musimy jednakże o poczuciu odpowiedzialności za Polskę wszystkich również im mówić, że Polska nie jest tylko ich. Polska jest nasza wspólna i na tym polega równość i podmiotowość każdego obywatela. No i Platforma. Platforma tak naprawdę dzisiaj jest partią neoliberalno-konserwatywną. Neo, to znaczy prezentuje te wszystkie koncepcje, które związane są z wielkimi korporacjami. Konserwatywną, dlatego, że tak naprawdę pod względem takiego rozumienia tradycji niewiele różni się od PiS-u. Jednakże Platforma jest partią socjotechniczną. Wymyśliła, że stworzy swoją lewą nogę. I co z tego wyszło? Że nasi koledzy, których ja osobiście lubię, ale dali się zmanipulować, zmajoryzować, kiedy przed konwencją programową 2 godziny wcześniej wystąpili na polecenie Donalda Tuska. Mieli prawo wystąpić. Ja ich wszystkich do dzisiaj cenię, ale każdemu z nich powiedziałem, nieładnie, że zgodziłeś się na to, żeby być instrumentem w rękach Platformy. Masz prawo do swoich poglądów, do swoich wyborów, ale nie bądź nigdy instrumentem. Także, drodzy Państwo, nie jest prawdą, że są dwie Polski. Jest jedna Polska, gdzie potrzebna jest silna lewica. I tylko my tę lewicę możemy na tyle ukształtować, żeby odgrywała jak największą rolę w polskim parlamencie i w polskim społeczeństwie. Bo tylko my mówimy o tym, że małe dzieci w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej, jak nie chodzą na religię i są sekowane przez inne dzieci, to doznają szkód psychicznych na całe życie. A dlatego potrzebne jest, żeby były organizowane lekcje etyki, że te małe dzieci miały również wiedzę o moralności. My chcemy, żeby były lekcje religii, może bardziej, gdyby były przy parafiach. To jest teoria swobody wyznania. Ale dlaczego ci również równi obywatele mają czuć się gorsi? Czy te 26 tysięcy ludzi dzisiaj, których najstarsze ma 23 lata, ma czuć się gorsze, bo urodziło się w wyniku zabójstwa braciszków i siostrzyczek, bo urodzili się zapłodnienia in vitro? Czy oni są gorszymi obywatelami? Nie. My jedni mówimy, wbrew Kościołowi, wbrew prawicy, wbrew Platformie Gowinowskiej, że mają pełne prawo do czucia się normalnym, pełnokrwistym obywatelem Rzeczypospolitej. Ale po to, żeby tak było, lewica musi się unowocześniać. Lewica musi się unowocześniać i lewica musi być głęboko osadzona w społeczeństwie. Lewica musi być obywatelska. Lewica jako partia musi być partycypacyjna i koncyliacyjna, ale musi być obudowana całą sferą organizacji pozarządowych, związków zawodowych, różnego rodzaju innych organizacji, stowarzyszeń sportowych, różnych organizacji broniących praw człowieka, po to, żeby wszystkie informacje na co dzień dotyczące
życia każdego obywatela, tętna tego życia, były zbierane w partii politycznej i że ona była reprezentantem nie siebie, tylko całej szerokiej gamy społeczeństwa, tych właśnie organizacji pozarządowych. Kiedy obniżano podatki, obniżano bogatym, biednym jeden punkcik. Kiedy obniżano składkę rentową, obniżano bogatym, najbiedniejszym minimalnie. Wszystko to odbyło się kosztem szans rozwojowych i kosztem aktywnej polityki państwa w zakresie właśnie tych obszarów społecznych. Nie ma pieniędzy w budżecie i też nie ma działań osłonowych ze strony państwa. To od 2004 roku, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej ostatnio ustalił progi dostępu do zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej, prawica tego nie zmienia. W ten sposób 2,5 miliona dzieci zostało wyrzuconych z systemu wsparcia zasiłków rodzinnych. Blisko 300 tysięcy dzieci zostało pozbawionych prawa udziału w dożywianiu, w rządowym programie dożywiania. Dziś rząd uśmiechnięty. Każdy, kto chce, dostaje posiłek. Tylko że ci, którzy przekroczyli próg dochodowy, nie mają do tego prawa. Mimo naszych sugestii wprowadzono tylko możliwość 20% udziału dzieci spoza tych, którzy nie spełniają kryteria dochodowe. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby dostęp do świadczeń społecznych był waloryzowany co roku. Aby właśnie polityka społeczna nie była odzewem na negatywne działania, na negatywne zjawiska, ale świadomym działaniem państwa wyprowadzającym ludzi i rodziny na prosto. Szanowni Państwo, dzisiaj synonimem polskiej biedy jest pochodzenie, czyli wieś, jest to, że ma się rodzinę wielodzietną, to, że ma się w rodzinie osobę niepełnosprawną lub jest osoba bezrobotna. Myślę, że to, że 20% polskich dzieci jest niedożywionych, to jest hańba przemian demokratycznych. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma tutaj stosowny program. Uważamy, że musimy szerzej wspierać samorządy w prowadzeniu programu dożywiania, budowie kolejnych stołówek i tych wszystkich placówek, które wspierają rozwój dziecka i rodziny.